Oraz Marek Wiernik, dziennikarze muzyczni, są z nami. Dobry. Panowie, z tego, co słyszałem już po śmierci Ireny Jarockiej, wszyscy mówią o niej, że była absolutnie, no można powiedzieć, wzorem takiej ciepłej, dobrej osoby. Nie gwiazdorską gwiazdą. To znaczy była wzorem osoby rzeczywiście takiej wdzięcznej, ciepłej, ale jednocześnie była wzorem takiej klasycznej gwiazdy estradowej, bo ona się pod tym względem różniła od innych naszych artystek, bo przecież zaczynała w czasach big-beatowych, prawda, czyli Rudy Kot, czyli ten klub, gdzie zespół Rhythm & Blues, gdzie polski rock and roll i big beat się rozpoczynał, ale ona jako jedyna z tych bardziej znanych artystek poszła inną drogą. Bardziej ta piosenka, ten kierunek taki francusko-włoski, prawda? Nie jak ładne, łagodne melodie. Dokładnie. Ale super wykształcona, przecież to rzadkość. Ona się cały czas uczyła i to było widać, taką klasę estradową, ciepło, no poza tym piękna i była. No, przecież od... no, no oczywiście właśnie. Była piękna kobieta. Miała też szczęście do kompozytorów, bo pierwszy wielki przebój napisał dla niej Seweryn Krajewski, to piosenka Gondolierzy z nad Wisły. No, to był gigantyczny przebój. Gigantyczny przebój. Tak samo piosenka Odpływają kawiarenki, to kompozycja Wojciecha Trzcińskiego, światowy utwór naprawdę. Ale i też doceniony na światowym. Ale słuchajcie, jeszcze warto też zwrócić uwagę, bo mało kto zwraca. Na przykład ona współpracowała i występowała z Czerwonymi Gitarami przez chwilę, tak samo z Polanami przez chwilę i przez chwilę z Budką Suflera, więc czyli takie rokowy, były delikatne, moment, próbowała w każdym razie, ale wracała raczej potem do tego mainstreamu popowego. A wasze pierwsze spotkanie z Ireną Jarocką? Ja przyznam się, że pierwszy raz w Teleekspresie. Kilka ładnych lat temu nagrywałem z panią Ireną rozmowę i byłem zachwycony. Po pierwsze, nie spóźniła się, co zdarza się wielu naszym artystom. Po drugie, nie robiliśmy żadnego dubla, za pierwszym razem nagraliśmy. I raz miałem takie zdarzenie, chyba z 2 lata temu, kiedy nagrywaliśmy rozmowę, której towarzyszyła kolęda, bo pani Irena nagrała taką płytę. Z nie wiadomo jakich przyczyn ta rozmowa się nie nagrała. Kamera odmówiła posłuszeństwa. I na drugi dzień, kiedy to montowałem, mówię, nie mam tej rozmowy. Zadzwoniłem pani Ireno. Nie wiem, jak to się zdarzyło, ale ta rozmowa... Dobrze, to kiedy mam przyjechać? Przyjechała tego samego dnia, nagraliśmy. Myślałem, że zrobię z panią Ireną wywiad, bo wiem... Radio, w którym też mam audycję, było patronem medialnym jej płyty 40 największych przebojów. Niestety już się nie udało nagrać tej rozmowy, ale też zapamiętałem taki świetny moment 2 lata temu. Prowadziłem gdzieś jakiś taki festyn z okazji Dni Miasta. Było kilka tysięcy ludzi, większość to młodzież. I tak do popołudnia grały zespoły rockowe, głównie miejscowe, ale też już takie znane. Gwiazdą wieczoru była pani Irena. No, ciekaw jestem, jak ta publiczność przyjmie. I o dziwo. Motylem jestem, czy Odpływają kawiarenki, Beatlemania Story, wszyscy śpiewali. Wszyscy te piosenki znali, a więc ona też łączyła pokolenia. Marku, ja twoje pierwsze spotkanie? Tak, przypominam, ja wielokrotnie się z Ireną spotykałem, bo miałem przyjemność prowadzenia jej koncertów, to jeszcze lata 70. na festiwalach. Spotykaliśmy się potem jeszcze w telewizji Polonia, miałem taki program Liga Przebojów, to już było wtedy, jak ona była w Ameryce. Była wcześniej Basia Trzeczylewska, Irena Jarocka, bo przecież to był dość duży epizod, ten amerykański. Na kilkanaście lat. No, 90. i 4 lata, 5 lat temu wróciła dopiero, prawda? No, także opowiadała o tej swojej przygodzie amerykańskiej i o tęsknocie, ale jednocześnie, bo ja byłem troszeczkę z innej jakby bajki muzycznej. Bardziej, jak sam Wojtku wiesz... Bardziej rockowej. Kontrola W, jakieś zespoły nowofalowe, rockowe, wiesz. Natomiast Irena zawsze była ciekawa i zwracała się do mnie, słuchaj, co ci się tutaj nie podoba, co byś tu poprawił? Czyli ona była cały czas łasa i chciała słuchać jakichś podpowiedzi, porad, ocen. Dużo też pokory otwarta miała w sobie, bardzo prawda? Była. Dużo pokory miała w sobie, tak, bo rzadko tak, kiedy tak, artyści tak. pytają, co ci się w tym nie podoba, jakby są skromna przekonani. Była, prawda? To bardzo taki typ właśnie dziewczyny skromnej, miłej, wdzięcznej, nie narzucającej się... No, to też jest zawodowstwo pełne. Wspomniałeś, Marku, o tym, że ona, jak rozmawiała o tym epizodzie amerykańskim, że mówiła też o tym, że o tej tęsknocie do Polski. Czy to było powodem jej powrotu, no, po tylu latach ze Stanów? Znaczy, z tego, co wiemy, to Irena tam przeżywała ciężkie chwile, bardzo ciężkie wręcz, powiedziałbym.
Ona tutaj wpadała, no ale siedziała jednak tam wiele lat, prawda? Tam różnych rzeczy próbowała, zagrała w Sztuce Mrożka w Waszyngtonie, tak. Różne. Zresztą próbowała w różne strony, tu no się pokazała w filmie, tu napisała autobiografię, więc próbowała różnych, ale no tam była tak, życie jej się ułożyło, że tam przebywała tyle lat i chyba się nie spełniła do końca artystycznie, ona miała mnóstwo, myślę, pomysłów i u nas taki problem jest, że tego typu muzyka, ten taki pop z wyższej półki, troszkę, zwłaszcza artystki bardziej dorosłe czy dojrzałe, nie mają tutaj u nas miejsca dla siebie, prawda? Gdzieś w którymś momencie, tak jak w Ameryce, są te fantastyczne sale, hotele, gdzie tego typu muzyka, piosenka jest pokazywana i przychodzą ludzie bogaci, płacą. U nas gdzieś ci artyści mają ten trochę problem. Inaczej, w Ameryce szanuje się artystów, którzy mają na swym koncie przeboje, dorobek. Taki Bobby Vinton, artysta polskiego pochodzenia, który w latach 60. i w 70. wylansował kilka utworów, do dziś śpiewa, do dziś ma tutaj koncerty wierną publiczność. Cały czas jeszcze właśnie. Słuchajcie, a czy było wiadomo, bo ja szczerze powiem, że z pewnym zaskoczeniem dowiedziałem się, że pani Iryna była chora, bo ona się raczej nie obnosiła chyba z tym, że z dużą problem. Godnością znosiła tę chorobę i nie epatowała nią. Wy wiedzieliście, że chorowała. Ja to wiedziałem. Znaczy dochodziły informacje, ja zwróciłem uwagę, jak ona się włączyła aktywnie w działania tej organizacji międzynarodowej, dbającej o zdrowie kobiet. To była, ona była bardzo aktywna, czyli ja myślę, że gdzieś tam jakieś problemy były. Imponowała, jak czytało się wywiady z Ireną, jej dbałość o zdrowie, diety najróżniejsze, utrzymywanie wagi na kapitalnie. Ona wyglądała zawsze bardzo dobrze. Zawsze były te 52 kg i świetnie. No, tak czy inaczej szok, żałość i teraz sobie uświadamiamy, ile tych piosenek, ile tych przebojów, jak tak sobie przypominamy pamiętamy. Teraz te tytuły, to trochę masa. Niedobre jest to, że dopiero po śmierci wszyscy ale zauważają, zawsze, tak. Marek, że artysta tak, nagrał to tego piosenek. Nie zmienimy, tak. No, myślę, że warto przy takich okazjach zmienić to, co Marek mówił i to, co ja też zauważam, żebyśmy szanowali artystów bez względu na ich wiek, bo im starsi, tym mają większe doświadczenie i zasługują na to, żebyśmy ich szanowali. I z tym, że to jest żaden wiek akurat. Przychodzili na ich koncerty, kupowali ich płyty, słuchali ich w radiu, w świecie telewizji. To jest myślę, dopiero, to są wielkie gwiazdy. Barbara Streisand tylko i cała masa podobnych wielkich gwiazd. Czyli szkoda, strata. Myślę, że to dotyczy nie tylko artystów, no, spieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą, prawda? Właśnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.